A witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Final Fantasy 6 Advance. Czas dokonać medyrabinych zmian w moim ekwipunku. Przede wszystkim są nauka Hermesa i wstążka. No i tak będzie wyglądał ekwipunek dla każdej mojej postaci. Ribbon. Pa. Chodź. Na pewno chcę wstążkę. Jeszcze przydałby się wbrew pozorom. Gdzie jest mentoring? Jeszcze jednej postaci dam safety beat. Dajmy na to tobie. Będę rzucał hejtkę po prostu. No, safety beat, o! Związane jest to z całym natłokiem czarów, które jest na stanie rzucić ten nieszczęsny smok, z którym zaraz przyjdzie nam się mierzyć. Cóż. Chyba możemy zacząć. Nienawidzę was! To ja już pójdę. Could you freaking stop that? Dziękuję. Wracając do rzeczy. Powitajmy na scenie Skull Dragona. Jest to naprawdę irytujący smok. Już nawet nie chodzi o ataki, których używa, ale to swoją drogą. Znacznie bardziej chodzi o sposób walki z nim. Ma podpowiedź, nie zabije się go, jeżeli będziemy próbować zdjąć mu wszystkie hapeki. Wiecie za to, jak wygląda sprawa? Musimy zniszczyć mu całą manę, którą on posiada. A ponieważ są dwa czary, które atakują manę, raz Biosmos, to zajmie nam to chwilę. Au! God damn it! Uwaga, powiedzcie, że on nie kontroluje każdego. Spadaj, nie dam się na to. Po to mam obronę i safety beat, ok? Dobra, przydałby się protect na Shindiego. Bo widzę, że to mu się obrywa. Aha. I nie spodziewajcie się, że ta walka potrwa dosyć krótko. Problemem w niej jest to, że z Morskiem przyszło nam walczyć ma... Jakby to ująć? 15 tysięcy punktów many. A my mu zadajemy około 250 maturę. Znaczy, 250 na jedną postać natury, czyli około 1000 natury. Z prostych działań matematycznych wynika, że... 15 tysięcy podzielić na 1000 równa się 15. Czyli mniej więcej tyle tu nieustannego raspowania powinno nam zająć pokonanie Skull Dragona. Pocieszające, co? W międzyczasie będzie on nas próbował zamienić w zombie, rzucać się disaster, który zbytnio nie powinien działać, biorąc pod uwagę, że wszystkim założyłem wstążki. O tym mówię. I uwierzcie mi, właśnie po to kradłem wstążki od brachiozaurów. Było to naprawdę niebezpieczne zadanie. Kraść wstążki od cholernych brachiozaurów, rozumiecie to? Od tych brachiozaurów, które mogą sobie losowo w czwartej turze rzucić na was ultimy i was zabić. Ale co tam. Kradłem wstążki od brachiozaurów, więc wiem, co to ryzyko. Że zacytuję popularny ostatnio meme z Quake'a. Spójmy go cały czas. Najlepsze jest to, że z tego sekcji to nie jest tak mi zbyt wiele szkody wyrządzić. Możesz nie umierać. Ja go w międzyczasie będę tylko i wyłącznie raspował. Od biedy, jak komuś się mana skończy, w co wątpię, to mogę rzucić Osmos.
A z drugiej strony, w takich walkach aż mnie kolci, żeby użyć Quick tylko po to, żeby malnować manę, wiecie? Bo spójrzcie, Quick normalnie zadaje 15... kosztuje 99 many. W tym wypadku, kiedy potrzebujemy jej sporo zużywać, na przykład... Dajmy na to po to, żeby potem użyć Osmos, no to... Szacun, jeden obrażeń. Gratuluję. Nie wiem, jak się to udało. Stary. Mówcie, co chcecie. Ta walka jest monotonna. Jeszcze, żeby chociaż animacja raz patrwała krócej. Raz. Wróć, o, jest. Czy mi się daje, czy Picasso ma strasznie mało czarów szarej magii? A, nie zwracałem wcześniej na to uwagi. Przynajmniej z Huldargonem w porównaniu do czerwonego smoka nie ma tego problemu, że... No, rzuć nam coś na koniec walki, więc musimy sobie rzucić tej V-Race na wszystkich, ohoho. To praktycznie tylko czerwony smok z całej ósemki ma taką niemiłą właściwość. W międzyczasie będziemy go dalej spamować. A może nawet i się uleczę. Bo mogę. SMS przyszedł? Timothy! Nie. Oh boy. Rasp! Rasp. Pam 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 pam. Pół godziny męczenia się z głupim Skulldragonem później! Wiecie, nie, że się czepia, ale... Ostatni raz, jak próbowałem, to mi zeszło chyba 22 minuty na samą walkę. Nie wykluczam, że miałem słabsze postacie od tego, ale... Tak, już sobie rzuciłeś disaster? I don't care. Można powiedzieć, że w tej walce jesteśmy prawie, że nieśmiertelni. To jest to najgorsze, wiecie? Możemy w tej walce było jeszcze coś takiego, że... Kurczę, prawie mnie zabił. Ale tak jak my walczymy, no spójrzcie, no. Raz. I raz na 100 kolejek. O, fioraga, wypadałoby jednak. O, krytyk. To bolało. O, obudźcie mnie, to się skończy. Mogłem dać kursor na Remember, to bym nawet nie musiał wybierać się raz po menu. A tak to sobie nieco utrudniam życie. Jakie to jest momentami nużące, ale ja mam w tej kwestii do gadania. Po prostu będę go cały czas raspował. Aż mu się wreszcie cała mana skończy. Jestem pewien, że ona kiedyś się skończy, jeszcze tylko nie wiem kiedy, po prostu czeka... Trzeba czekać, aż to się stanie, ale potrwa to długo, nie mam w tej kwestii nic do gadania. Tak, wymyślam to wszystko na bieżąco, tak mi się nudzi. Nie żebym się czepiał, ale to jest okropnie nudne. Zaraz tu umrę z zanudzenia się spamowanie tym raspem. Ciekawe ile on jeszcze ma many. Pewnie za dużo i mnie to zirytuje, jeśli ją tylko zobaczę. Ale zaraz rzucę na niego libre, bo chcę wiedzieć ile mi jeszcze zostało libra.
Mogę się założyć, że przynajmniej 4000, to znaczy jeszcze przynajmniej 6-7 kolejek. Miejmy nadzieję, że jest inaczej, ale no cóż, pewnie się mylę, jak zwykle. Jedźcie, żeby naprawdę, żeby chodziło o samo to, żeby zdjąć mu te 61 tysięcy punktów życia, bo tyle on dokładnie ma, to nie byłoby to aż tak irytujące, jak fakt, że musimy mu zdjąć 15 tysięcy many, bo HP-ków mogę zdejmować po 8 tysięcy na turę. Okej, okay. 97 poziom, 61 tysięcy, no 4,5 tysiąca, pocieszające, co? Zanim spytacie, nie ma żadnego sposobu, żeby go zabić inaczej niż poprzez zniszczenie mu many. Momentami też się robi wręcz monoton, ale co ja mam tu do gadania, no po prostu będę spamował raspem, spam raspem, bo mogę to robić wciąż. A że ta trwa to aż za długo, to nic na to nie poradzę. Po prostu muszę to robić. Nudne to jest, wiem, przepraszam, ale taka jest walka. Pam, 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 pam. Gdybym miał laptopa, na którym mam jakieś anime włączone, to bym chyba sobie po prostu robił tak. No, ogląda sobie anime jednocześnie. Taka propo. Chciałbym tutaj jeszcze raz was przeprosić za to, że trwa to aż tak długo, ale nie da rady szybciej. Po prostu muszę spamować cały czas aspem i niszczyć po 200 HP naturę. To boli bardzo, ale cóż, szybciej się nie da tego zrobić. Gdybym mógł, to bym to zrobił. Oczywiście wiadomo, można używać Quicka, ale no to wygląda tak. Quick, rasp, rasp, quick, rasp, rasp, quick, rasp, rasp, osmos, quick, rasp, rasp i tak kółko. No. Wow, jeden obrażeń. Wyobraźcie sobie takiego, nie wiem, Kefkę. Atakuje cię, Mog! Ty mi coś zrobiłeś? Może. Nie. O, wróć. Ktoś ma turę. Naprawdę chciałbym, żeby nie musiał już jej wykorzystywać, ale... Smoko, słuchaj, a jakbym mógł cię tak poprosić, żebyś jednak już sobie odpuścił. Naprawdę, wolę niszczyć na 100 tysięcy punktów życia niż 10 tysięcy many. Ale zło. Tak został wymyślony przeciwnik, jest to przynajmniej ciekawa odmiana, nie powiem. Aczkolwiek już wolałbym, żeby on byłby w stanie mi wyrządzić jakąkolwiek krzywdę. I przez to walka byłaby nieco bardziej ekscytująca. A jednocześnie trwałaby na przykład krócej, bo miałby 8000 many. Zjew! Wow, mogę obrywa? Nie. Ojoj. Disaster! A tak mnie jest. Tak jak pamiętam, ktoś zrobił przeróbkę z Final Fantasy VII, gdzie było coś takiego, że... Supernova Miss! Jest! Wreszcie! Ile można czekać? Głupi Skull Dragonie! Dajże wreszcie spokój, okej? Okay? No, bo litości! Ta walka potrwała chyba w pół godziny.
Otrzymałem Scorpion Tail, najlepszą broń dla Gogo, jaką można sobie tylko wymarzyć. Czaszkowy smog został pokonany. Ej, możemy zejść piętro niżej. Schodami. Pocieszające. Jestem pewien, że jakieś drzwi się musiało otworzyć. Tylko gdzie? Tu jakieś, to chyba są koło Gogo, ale... koło Gała, ale głównie nam. Pieczęć ciemności została złamana. Dobrze, miałem zmienić reikwie. Co? Rafto? Rafto! Gdzie jest Moruchan? Jest. I mam pomysł. Skoro i tak zawsze będę musiał mu zmieniać reikwie przed jakąkolwiek walką z bossem, to czemu by nie dać mu dać spin shot? To by było nieco szybciej. Tędy chyba dalej nie mogę przejść, prawda? Ano. Bo ten głupi żołnierz chce się dać ujechać. Bez podtekstów, proszę. Okej, w następnym odcinku... jeszcze nie wiem dokładnie co zrobię, ale coś się wymyśli.